Witamy ze skąpanego w słońcu Wrocławia. Wrocław jest gorący nie tylko od tego słońca, ale od emocji sportowych, których będziemy za moment wszyscy świadkami. Tomek jest maratończykiem i nawet jeżeli dzisiaj nie wygra, a myślę, że wygra, to jeszcze mamy trzy rundy, które pozwolą mu odrobić straty. Zawody komentują Zenon Plech i Robert Rymarowicz. Czerwony gaz Stefan Dano, niebieski Jimmy Nielsen, biały Tomek Rykard, są żołty Tomasz Golob. Kto zwycięży w Grand Prix we Wrocławiu? Tomasz Golob troszeczkę spóźnił, ale po zewnętrznej atakuje, a tam Jimmy Nielsen wystrzelił jak z prosy spod taśmy. Tomasz Golob na drugiej pozycji, Jimmy Nielsen na prowadzeniu. Na trzecim miejscu jedzie Stefan Dano. Czwarty jest Tommy Rickardson. Czy Tomek Golob będzie w stanie dogonić Szweda? Pamiętamy, że Szwed był wtedy zmęczony, a więc stracił kondycję w drugiej fazie wyścigu. Teraz jednak jak przyklejony do motocykla, Tomasz Golob już wypuścił maszynę. Jest blisko, będzie atakował. To jeszcze będzie fantastyczna walka do samego końca. Jeszcze dwa okrążenia pozostały Tomaszowi Golobowi do końca tego wielkiego finału. Rozpędza się po zewnętrznej, ale niełatwo jest dopaść Jimmy'ego Nielsena. Teraz znów się zbliżył, ależ ostre wejście w wiraż po zewnętrznej Tomasza Golowa. Czy już teraz poszerza wyjście z wirażu Jimmy Nielsen? Broni się wspaniale. No nie wiem czy poradzi sobie Tomasz Golob. Bierzmy do końca, teraz jest już bliziutko. Jeszcze troszeczkę i być może da radę, ależ się rozpędzi Tomasz Golob po zewnętrznej. Zejście kapitalne, ale fantastyczny, wspaniały. Troszkę chyba za szeroko, nie da rady może jednak teraz. I Tomasz Golob biegł! Proszę Państwa, coś niesamowitego, ależ to była jazda. Jest zwycięstwo Tomasza Goloba, no w lepszym stylu nie mogliśmy sobie chyba tego wymarzyć. To była powtórka z Linköping, tylko tym razem w wykonaniu reprezentanta Polski Tomasza Goloba. Chyba nie ma wątpliwości najlepszego żużlowca świata, ależ się cieszy. Tomasz Golob nie jest jeszcze mistrzem, jeszcze do tego w sumie daleka droga, ale któż powie dzisiaj, że jest ktoś lepszy na wrocławskim torze, że jest ktoś lepszy na świecie, jeśli chodzi o sport żużlowy, od Tomasza Goloba. Pognębiony zupełnie Jimmy Nielsen. Zenek, proszę Cię o komentarz do wyścigu, bo mnie już po prostu brak słów. No naprawdę to był, jak można nazwać, majsterszyk Tomka. Pięknym atakiem, po zewnętrznej zmęczył Jimmy Nielsena i uśpił jego czujność. Tomek atakiem po szerokiej, przycinając do krawężnika, wszedł bardzo mocno i wydawało mi się, że może stracić, jednak przycinając z powrotem do krawężnika wyszedł, no, na prowadzenie o błysk, szprychy, o pół koła, wygrał ten bieg, no, zupełnie zasłużenie i no, podkreślając, że jest w tej chwili najlepszym żużlowcem na świecie. Myślę, że to był wyczerpujący bieg, wydaje mi się, że pokazałem trochę żużla, oby ta forma była do końca w tym roku i chciałbym zdobyć mistrzostwo świata.